Siemano, z tej strony Dominik i witam was na kolejnym odcinku z Farming 19. W dzisiejszym odcinku dostaniecie kolejną modyfikację mojego autorstwa, ale zanim przejdę do jej prezentacji, kilka ważnych informacji. Mianowicie, na sam początek chcę przypomnieć, że ta modyfikacja była nie wydana, tylko zrobiona przeze mnie na samym początku premiery gry Farming 19. Wtedy nie było modyfikacji, a ja też miałem nowego kompa, sobie złożyłem i chciałem na czymś pograć, więc sobie takie ulepki poskładałem. A że wy ciągle mi spamujecie, piszecie wydaj, bo fototekstury wam się podobają, więc czemu nie mam to trzymać prywatnie, mogę wam to udostępnić publicznie. Także ta modyfikacja ma już dobre 2 lata. 2 lata będzie na jesieni. Nie posiada tam ciekawych animacji, czy podstawowe animacje posiada, typu wentylator, jakieś drzwi otwierane, animacje takie, bajery posiada, ale nie posiada na przykład brudzenia się, nie posiada tekstur UDIM, ani nie posiada animacji typu animacje wchodzenia, animacja panel IC, dźwięk animacji, dynamiczna kamera, ale wszystkie te animacje możecie znaleźć u mnie na poradnikach, jak je dodać, czy animacje wchodzenia, czy panel IC, czy jak dodać dźwięki do animacji, czy realistyczny dym, i wszystko to znajdziecie na moich poradnikach, na moim kanale. Link będziecie mieli tak jak zawsze w opisie lub gdzieś tutaj w karcie w prawym górnym rogu. No i przechodzimy do sklepu, małe ciągniki, lecimy dalej. Wiadomo, to jest cały czas podstawka pod Ursus 902, tylko coś tam dodane, byleby to była właśnie Ursus 1002, bo to w ten sposób sobie tylko to dodawałem. Chciałem pograć na takim Ursusie, to sobie takiego robiłem, więc to niczym się zbytnio nie różni od tej 902, czy no, różni się trochę, trochę zaraz zobaczycie, czym to się różni. Błędów żadnych nie ma, jak zawsze nie ma i nie będzie. Widzimy puściutko, czyściutko, czy to są tylko linki, co się wczytało, śruba i że cały model. No i tak to wygląda. No co doleciało, co się zmieniło względem poprzedniej modyfikacji? No turbina, jak wiadomo, w 1002 to była pierwsza ta seria, później była właśnie ta modernizacja, seria A, seria B, i tam już nie będę w historię tutaj zbytnio wchodził. No i wiadomo, że turbina doleciała do Ursusa 1002-1004. No i ta turbina właśnie z takim tłumikiem jest, tłumik zardzewiały. I mi się wydaje, że on nawet tu pasuje, gdy miał czarnego zrobić, to już nie to samo by było. No wiadomo, to są fototekstury, każdy może sobie je zawsze zmienić czy coś dodać. No i konfiguracja standardowo, tam z 10 konfiguracji jest, nie ma tu wielkiego szału, tak jak w innych modyfikacjach typu Ursus Pack 4 cylindry, Bypass Zero, ten poprzedni odcinek, tam zapraszam, tam jest animacja wchodzenia przedstawiona i napisane w opisie, co musicie zrobić, aby taką animację dostać w poradniku, czyli będziecie mogli sobie je dodać do każdej modyfikacji, jaką tylko będziecie sobie chcieli. Inaczej mówiąc, do każdej modyfikacji, która ma wycięte z głównego modelu drzwi, czyli do tych oryginalnych maszyn, niestety tego nie dodacie. No cóż, bez przednich błotników i z przednimi błotnikami, obciążniki koła tylnie, bez lusterek, lusterka stare i lusterka nowe, bez naklejki czerwony, naklejki 1002 i 1004 lub bez naklejek. To jest akurat wersja 1002, czyli bez napędu, czyli będą naklejki 1002. Kosola odwacza bez kosoli, czyli to jest ta do tura z paczki Karasia, oraz tur 2, czyli ten stol z gry oryginalny. Kto chce, jak chce, proszę bardzo. Chlapacze bez chlapaczy, jak i chlapacze krótkie oraz długie. Bez zaczepu górnego, z samym zaczepem górnym, który jest regulowany na myszkę, później wszystko pokażę. Oraz zaczepem górnym zdjęte drzwi, czyli ani tego nie mamy. Założone drzwi i zaczep. Ustawienia kół RWD i AWD, czyli bez napędu, z napędem. Widzimy, tak to prezentuje się. No i oczywiście do tego naklejki się zmieniają. Automatycznie nie, ale wy możecie sobie zmienić, czy bez, czy z naklejkami. Maska stara i maska nowa. I tak, żeby nie było. Na internecie różne zdjęcia widziałem, kiedyś jak to robiłem. Także maska jest Ursus 1002 z maską taką, z maską taką, z maską taką, tylko że tutaj jest tą nową siatką typu, co jest 912, 914 i w tych jeszcze nowszych. Ewentualnie maska taka z tą siatką, kratką, ale z lampami bocznymi, jeszcze tymi, co miały 80 stare. Także no,
To jest, to są to tak zwane urepy z PGR-u, no coś się stało, coś ucięli, coś zmienili i tak wychodziło, jeździło i no i takie nieoryginalne złomy powstały, a żeby teraz znaleźć oryginalnego Ursusa, to ze świecą szukać, jak igły w stogu siana, tak szczerze mówiąc, także do wyboru, do koloru, może mieć taką wersję i taką wersję, ja sobie kupię najpierw taką wersję, może zmienię sobie jeszcze tylko lusterka, o, kupię. Proszę bardzo, żadnego w logo jest czyściutko, jak nie wiem co. I teraz damy sobie z napędem. I może do tego jeszcze konsolę. Maska nowa, o. I teraz będzie cyk. Czyściutko. Można wyjść. No i tak się prezentuje to w grze. Szału może nie ma, dupy nie urywa. Ale mówię wam, jak na początek dziewiętnastki, co była premiera świeża, ja sobie peceta nowego złożyłem, na tamtych czasach to był podzespoły praktycznie najlepszy na rynku. No to musiałem na czymś sobie pograć, a że nie było żadnych modyfikacji, znaczy były tam jakiś ciapek wtedy co wyszedł, pamiętam jakiś Usus 914, ale to były takie modyfikacje, że no trzy kropki. Tak jak bardzo chcecie, tak proszę bardzo, wydaję te modyfikacje i tam jeszcze kilka takich ursusików jeszcze większych mam na dysku, także jeżeli będziecie chcieli, to ja zrobię ankietę w... Najpierw w komentarzu napiszcie czy tak, a dopiero później zrobię ankietę, czy takie coś, takie modyfikacje wydajemy, kiedy, co i jak. No to już tylko od was zależy. Także możemy wejść, no i wiadomo, dynamicznej żadnej kamery nic nie ma, no otwieranie na myszkę, czyli... lewy klawisz myszy do góry, otwieranie, zamykanie lewych drzwi, prawy do dołu, do góry to jest zamykanie. Też przytrzymamy dwa klawisze, to jest otwieranie dachu, jak i tylniej szyby. To już musicie sobie sami zobaczyć, która góra dół, bo ja to z automatu otwieram. Co tutaj za barierę jeszcze pochylone? No, oczywiście odpali na klawisz Enter. No i tutaj jakieś animacje, tam wszystko się rusza, jakieś wskazówki. Widzimy, to wszystko się rusza. Farmer mod ręki tak zwany ma. Śmieszny bajer, no ale widzimy, że on tam jest pełni animowany, mod ręki oczywiście, także no to jak na 19 rok początek, to jak wydałem wtedy linkę do Farminga 19, no i później ta moja przerywa nieszczęsna była, ale wydałem i była ta 80 złomtek, no to ludzie byli w szoku, no że mod ręki nie była, to nie tylko mod, to taki set ten mod ręki jest, także to tak wygląda. No i jeszcze ta animacja zaczepu górnego to jest prawy klawisz myszy, lewa, prawa przesuwamy. To się wszystko ustawia w ten sposób. No i tak jak widzimy, tu animacja jest wszystkich tych wentylatorów, klinów, pasków i tak dalej. Tu mamy oczywiście animowane animowany WOM. Światło wszystko też działa, chlapacze są dynamiczne, ruchome. Bujają się, jak tam zwał, tak zwał. Koła się uginają. Teraz jeszcze może, nie wiem, o tym sobie odjadę. I kupię jakąś przyczepę, pokażę, że to działa. Oczywiście WOM, jak i te inne zaczepy, wszystko działa. Nie wiem, dlaczego ludzie mi ciągle wypisują, że to nie działa, skoro mi to wszystko działało, jak i moim testerom, więc to jest, wydaje mi się, że to jest wina jakichś tam modyfikacji, które macie na dysku pewnie. No i tak, widzimy przewody, wszystko się podczepiły, jak i prąd. No i teraz jeszcze zrobię inaczej. Tym sobie ruszę do przodu. Kupię jakąś bronę, tak żeby miało wszystko. Przewody, jak i WOM. Jechać naokoło. No dobra, no to jedziemy naokoło. Także nam na pewno na kanale Heroes będzie ten mod w jakichś tam modach tygodnia, jak mi ciągle wypisują widzowie, ciągle wypisywali wcześniej. Także no nie dziwię się, no jak mówię, jak wy to piszecie do mnie, że wam się to podoba i wy chcecie na tym grać, no to będziecie mieli na czym grać, no. I tak, na klawisz, bo oczywiście uruchamiam WOM. I tak jak mówiłem, wszystko działa. Teraz mogę sobie zmienić czas, żeby pokazać, czy światła rzeczywiście działają. Ursusiki.
Wstawisz F. No jak widzimy, światła działają. Na ten odcinek to będzie wszystko. Zapraszam do pobierania, oceniania, komentowania. Zostawcie kciuka w górę, subskrypcję, jak jesteś nowy. Poleć znajomym, udostępnij. No i to i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Zapraszam na moje karty społeczności. Tam już są posty, informacje. Dzięki, że jesteście i siema!